A dziś na śniadanie postanowiłam przygotować naleśniki i tu już jest ciasto. Tu zrobiłam serka tego, zobaczcie, do twarogu, taką masę. Dałam do tego krople, no fokus, waniliowe, bardzo słodkie, fajne. Na maśle klarowanym smażę tutaj naleśniki, więc wybaczcie, już nie będę dłużej trzymała kamery, zaraz, bo mam gości, więc zaraz szybko sobie nakładamy, jemy i uciekamy, bo dzisiaj mamy dość taki mocno napięty dzień. Tak więc, kochani, ja dzisiaj się witam z Wami z tej strony, ale jak się trochę poogarniam i już będę w domu na spokojnie, to wtedy oficjalnie przed kamerą stanę i face to face z Wami się przywitam. Dobra, kochani, zabieramy się za jedzonko. Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. Tak na szybciutko się z Wami witam, bo właśnie wychodzę do pracy. Nie będę przedłużała, zapraszam Was oczywiście na nowy odcinek, do nowego vloga. No i co? Zasiadajcie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my zaczynamy! Dziś znów sobie zaparzyłam żółka, a dokładniej wzięłam i zaparzyłam sobie rumianek i pokrzywę. Więc cały czas staram się naprawdę stosować do tych dobrych rzeczy. A zobaczcie, jaki ma piękny kolor. To są kuszyczki tylko rumianku i pokrzywa. Cudowny napar. Znalazłam w lodówce, przepraszam, taką resztkę pomidorów. I mam jeszcze ostatnią puszkę pomidorów z czosnkiem, więc pomyślałam sobie, że zrobię taki sos. To wszystko później zmiksuję, dodam później śmietany, jeszcze tutaj dam chili, a tu już sobie smażę cebulę z odrobiną cukru, odrobiną soli i z tymiankiem. Także powiem Wam, że akurat mam ochotę na taki zwykły sos pomidorowy bez żadnych dodatków. Tutaj jest ten sos, który wczoraj robiłam. Musiałam poczekać dzisiaj do rana, żeby no, musiał wystygnąć, wiecie, a ja stwierdzam, że jednak rzeczywiście jak robimy tym blenderem, jak jest ciepło, coś gorącego, to niestety, ale te nożyki się bardziej tępią, więc dzisiaj z rana sobie zmiksowałam i będzie genialny sos do makaronu. I dzisiaj będę gotowała i poporcuję sobie od razu do pracy, żeby miała, wiecie, na parę dni, więc się cieszę. A nawet może by, wiecie co, wykorzystać ten sos do, nie do, ale na pizzę też byłby przepyszny. I ja go zaostrzyłam, bo dałam troszkę więcej płatków chili, ja tak bardziej wolę. No dobra, czyli kolejne danie na kolejny tydzień do pracy, voilà, gotowe. Już mam gotowe dwa posiłki, dwa obiady. Szkoda, że nie mam tych płatków drożdżowych, bo one dają taki trochę posmak parmezanu, ale pomyślałam, że sobie zamówię następnym razem, no nic, mniejsza z tym. W każdym razie tu są dwie porcje, tu jeszcze mi sporo zostało tego sosu, więc pomyślałam, że zrobię tym razem, ponownie ugotuję makaron, ale to będzie, o, spaghetti. I tą, co zagotuję, to wymieszam z tym i będę miała inną wersję. Może do pracy zabiorę, a jak nie, to będę miała w razie do jedzenia w domku. I takie rzeczy, powiem Wam szczerze, ja też nieraz zamrażam. Jak nie, jak widzę, że jest więcej tego zrobiłam, to z makaronem ze wszystkim, serio, zamrażam i w ciągu tygodnia, jak potrzebuję na przykład do pracy, to tylko wyjmuję sobie pojemniczek i zabieram, bo to się odmrozi w mikrofali, później szybko w pracy sobie podgrzewam i voilà. Dobra, kochani, czekam teraz na kolejną porcję, a to zamykam do lodówki. Mam jeszcze jakąś tam zupę, więc jednego dnia sobie wezmę makaronik, drugiego dnia wezmę sobie właśnie zupkę, więc na pewno nie zginę. Jestem ciekawa, czy Wy też tak sobie właśnie robicie do pracy. Dobra, kochani, bo ja się tutaj męczę, w każdym razie zamykam i wkładam do lodóweczki. Ogromny pojemnik, myślę, że to będą jakieś, o Jezu, złapię to, 2-3 obiady,
jak nic, ale póki co włożyłam do dużego pojemnika, no bo nie mam więcej tych szklanych mniejszych, więc najwyżej później będę sobie przekładała do tych mniejszych. Niemniej jednak, no mówię, mam jeszcze zupę, więc będę sobie naprzemiennie brała do pracy cudowne obiady. Jak widzicie, z resztek tak naprawdę można zrobić bardzo pyszne jedzenie. Chciałam Wam tylko pokazać, że ja bardzo lubię przerabiać takie różne resztki z lodówki, zamrażarki, bo dzięki temu powstają, uważam, najlepsze, najsmaczniejsze potrawy ever. Dobra, kochani, muszę Wam o tym powiedzieć. To jest coś genialnego, cudownego, przepysznego, polecam Wam, ale ja Wam chyba mówiłam już o tym, więc jak najbardziej, jeżeli lubicie takie chrupiące wafelki, to Princesa z kokosowymi chyba kuleczkami będzie Waszym spełnieniem marzeń. To jest super. Natomiast to już Wam mówiłam kiedyś, ale to już skończyłam. No to jest... Nie. Ani to słone, ani to słodkie. No może nie, źle powiedziałam. Słodkie to było, ale czekolada jakaś taka najgorszej jakości. Cieszę się, że już się tego pozbyłam, bo serio uważam, że to była... No otwórz się. Oj, wszystko mi się wysypało. Że to była strata pieniędzy. I to, co przywiozła ta koleżanka, o której Wam kiedyś mówiłam w jakimś vlogu, i ona przywiozła też takie precelki, ale w białej czekoladzie. One były przepyszne, bo naprawdę one były chrupiące i te precle były słone, a biała czekolada serio była biała, dobra, fajnie się rozpływała w ustach. To była jakaś porażka. Nie polecam. Wiem, że chyba Wy mi tam pisaliście, że to było w Action i też chyba jakieś były głosy, że że nie do końca Wam też to przypadło do gustu, więc coś w tym musi być. Temu cudaśnemu czemuś mówimy zdecydowane słowo nie. Znacie mnie i wiecie, że co jakiś czas zamawiam sobie właśnie te suplementy, a mowa tu o, pokazuję, tak, Twój cel to... Widzę, że jakieś dostałam wrzutki, no nic, później się tym zainteresuję, ale ponownie zamówiłam Hydrolife, tym razem 3 opakowania, bo już mi się kończą, a widzę, że naprawdę co miesiąc te tabletki są droższe, więc mówię, dobra, wezmę sobie zapas i 300 sztuk powinno mi na te 2-3 miesiące wystarczyć. A tutaj co my mamy? Co oni tutaj mają? No ja, to nie dla mnie, ale być może to będzie dla mnie. Kolagen. A tu mają jakiś taki kolagenik, zobaczymy. Muszę wejść tam do nich i sobie poczytać troszkę więcej. To są jakieś saszetki, zobaczcie, do picia. Nie rozpuszczasz, idealnie rozwiązanie na każdy dzień, gdziekolwiek jesteś. Witamina C, kolagen i jeszcze cynk, miedź, biotyna. No, brzmi ciekawie. Nie wiem, czy Wy to mieliście, czy nie. A i tutaj jest cena 69 zł za 30. O, zobaczcie, za 30 saszetek. No nic, dobra, poczytam sobie. Może się skuszę. Niemniej jednak to najważniejsze zamówienie. A pamiętam, że zrobiłam sobie jakąś taką dłuższą przerwę od tego i serio, nie czułam się najlepiej, więc wracamy na dobre tory. To tyle, kolejne zamówienie odhaczone. A ja zaraz będę przygotowywała sobie do pracy śniadanie. Tu, jak możecie zobaczyć, o, tu są płatki owsiane, tu jest odżywka białkowa o smaku sernika truskawkowego. Tutaj są pestki słonecznika, zaraz to zaleję wodą, a tutaj przyniosłam sobie jeszcze zamrażarki mango mrożone, więc zaraz tutaj troszkę też tego dodam, do tego jeszcze dam trochę soli i chyba to wszystko, tak, bo myślałam, że może dam jeszcze siemię lniane, ale chyba już bez tego, no zobaczymy. Na razie tutaj muszę dolać wody i będę na wolnym ogniu gotowała. I już, moi drodzy, stwierdziłam, że tego mango jest tak naprawdę
bardzo malutko, więc wrzuciłam całość i dorzuciłam jeszcze otrębów pszennych i przez to, zobaczcie, się taka fajna kremowa zrobiła konsystencja tej owsianeczki. Jutro będę miała do pracy, ale nie wiem, chyba całej nie zabiorę, bo to jednak dość spora porcja. Poczekam, aż to przestygnie, bo jednak boję się, że ten plastik mi tym przejdzie. No, ale się cieszę, bo już jedzonko na jutro mam gotowe. Wy też tak dzień przed sobie przygotowujecie śniadania, czy raczej tego samego dnia rano przed pracą? Bo powiem Wam, że ja zawsze szykuję sobie przed, dzień przed i wtedy mam więcej czasu, wiecie, tak dla siebie, a jeszcze na jakąś rozmowę telefoniczną, tak zwane w międzyczasie, no i mam więcej czasu, żeby włączyć kamerę i chociaż troszkę do Was pomówić. A czasem jeszcze się znajdzie czas na to, żeby odpalić Instagrama i też jakąś relację do Was gdzieś tam nagrać, chociażby krótką, ale zawsze. Szybciutko pokazuję Wam zamówienie z Nordfish, oczywiście przez pyszne.pl. No, otworzymy się to normalnie. Mam rachunek, więc zaraz Wam powiem, jakie były kwoty, ale mamy trochę pracy, więc postanowiłam, że tak, że zamawiamy. A nie mam czasu na gotowanie. Dobra. Kochani, tak. Tutaj jest jedno zamówienie, czyli to są, niech spojrzę, to są fileciki z dorsza. To jest jakiś tam zestaw i on był za 20 chyba. Kurczę, nie, nuggetsy, przepraszam. To są nuggetsy. Zmita, ja przepraszam, bo to jest tak wszystko rozdzielone na poszczególne dania, ale wiem, że jedno było chyba za 30 parę, 33 zł, a drugie chyba za 34, jakoś tak. Mniejsza z tym. Tutaj mamy nuggetsy z Mintaja, dobrze mówię, tak, i frytki, a druga wersja była, otwieram, do wyboru był ryż albo frytki, tutaj wzięliśmy frytki, znaczy tu wzięliśmy frytki, a tu wzięliśmy ryż i tutaj były fileciki z dorsza, tak, i były do tego, do wyboru dwie kapustki, tu była kapusta kiszona koleslaw i wzięliśmy do tego jeszcze, chyba w ramach tego, nawet nie wiem, czy to było w tej samej cenie. No nieważne, w każdym razie takie słodko-kwaśne, więc voilà, tak, Nordfish przez pyszne.pl i pamiętajcie, że pyszne.pl również jest na Tipli, więc jak często zamawiacie, to voilà, macie zwroty, a jakże. Kochani, przychodzę z pożegnaniem. Tak, będę się z Wami żegnała. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną, za to, że mogę się tak przed Wami otwierać, za tę piękną energię, którą mi oddajecie pod filmami. To jest coś niesamowitego. Dziękuję za te wiadomości też na Instagramie, które do mnie wysłaliście. Uff, miód na moje serce. A ja zabieram się teraz za ogarnianie mieszkania, bo trochę bałaganu się narobiło. Sukcesywnie staram się, wiecie, to ogarniać w ciągu tygodnia, ale też nie zawsze mi z tym wychodzi i też nie jestem idealna, moi drodzy, niestety. Poza tym, umówmy się, kto z nas jest idealny? Najważniejsze jest to, tak też uważam, że żebyśmy my ze sobą się czuli dobrze i powiem Wam, że jak ktoś do mnie przychodzi, nie zwraca uwagi na to, co jest dookoła, czy jest bałagan, czy wisi pranie, czy jest sterta ubrań do ułożenia, do wyprasowania, tylko celebruje ten moment bycia ze mną, przebywania ze mną, odwiedzin, to powiem Wam, że to jest coś najpiękniejszego, co mogłabym sobie sama pożyczyć. Dobrze, kochani. Koniec. Znikam. Dziękuję Wam jeszcze raz pięknie. Buziaczki Wam ślę. No i co? Do miłego następnego. Ciao!